Okej, okay, więc jesteśmy już w drugim odcinku. Jak widzicie, udało mi się tego gościa pokonać tutaj. Włączyłem nagrywanie w trakcie, kiedy tu przechodziłem, żeby nie było ściem i tak dalej, że używam jakichś kodów czy nie wiadomo czego. Okej, okay, tu chyba się ogrzewamy w tym momencie teraz. O, bardzo przyjemnie. Tym razem się udało gościa rozwalić. Wow! Teraz to się lekko wystraszyłem. Okej, okay, no i kontynuujemy naszą przygodę na lodołamaczu Nordwind. Dostrzegłem parę błędów, które popełniłem w poprzednim odcinku, a mianowicie trochę głupio... Fuck off! No chodź, chodź, chodź. Trochę sztywna jest tutaj ta walka trochę jednak. Powiem wam szczerze, że przeanalizowałem poprzedni odcinek, no i zauważyłem, że na przykład w tamtym odcinku przegapiłem to, że po prostu ten, co mnie gonił, to był powrót w czasie. On rozwalił tamten transformator i przez to nie można było potem dalej przejść. Ale okej, no to... Byłem zdezorientowany... O, shit. Byłem zdezorientowany z powodu tego, iż... Żarówka, więc będzie można się ograć. Wow! Woda się podnosi. Fuck. Fajnie, pokazuje... wraca się w czasie i pokazuje te rzeczy, które tu się działy. Fantastycznie to jest odwzorowane. Okej, spoko, pamiętam. Poczytałem więcej poradników, więcej recenzji. I ludzie mówią, że tego typu rzeczy jest tutaj bardzo dużo. I bardzo fajnych. Okej. Wow! Fuck off! Yep, 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 yep. Tak to się robi na południu. Otwórz drzwi wskazaniem palca. Idziemy dalej. Uuu. What the fuck? Nie lubię takich ciemności. To jest lód, mam nadzieję, twardy. Rozumiem, koleś jest jeszcze płodem. Aha, i tu możemy ocalić życie jego. Czy nam się to uda? Okej. Co on gadał? Po schodach i do góry? Nie wiem, nie pamiętam. Fuck. Drabinka. Shit, ale pięknie to wygląda ta woda. Okej, no. Idziemy dalej. Wow. Chyba się nie udało. Spróbuj ponownie. Okej. Skumałem motyw. Nie możemy iść tamtą ścieżką. Po schodach do góry. No to dawaj te schody. To są schody, ja. W Rosji mają dziwne schody, nie? Tędy. Aha. Widzicie? Łatwo rozkminić. Ale patrzcie, genialnie wygląda ta woda, nie? Okej, okay, tutaj też... dla pewności, chociaż... Chuj, Geronimo! Uratowaliśmy gościa? Sukces, uratowałeś martwego człowieka i poprawiłeś nieco swoją kondycję. Przed tobą wije się mroczna ścieżka, na której będziesz mieć wiele możliwości, aby pomóc nieszczęśnikom. O, czuję się aż lepiej. Okej, okay, czyli myśmy prowadzili tego gościa tędy, tą drogą, którą żeśmy szli. Okej, spoko. Ktoś wyskoczy zaraz. Wiem o tym. Zajrzyjmy, jak tu ładnie. Kukuczka! No więc gramy kukuczką, spoko. Ale jaki progres! Zero przycięć, jedna śmierć.
Observator mode activated. Captain, the rod shows formation of sea ice all along our course. The rod, as in the divining rod? Another clairvoyant gadget of yours. Sir, clairvoyance is for shamans. This is cutting-edge scientific equipment, virtually foolproof. Do you know why it is called the rod? Well, yeah, you had it, sir. Named after a divining rod, a stick used to search for water underground. Was real popular back in the days of wooden ships and navigating under the stars. Times change, but some things remain much the same. The ship must respect you. You must listen to her, understand her, talk to her, live with her one-on-one for many years. Then you become more than just a captain. You become a part of something bigger. That's great, but isn't it just pretty words? Sir, it seems to me all you've got to do is hold on to the wheel. When are you going to let me drive, by the way? You don't waste any time, do you? Well, if you're keen, try this for now. No i przez takich durniów potem statki toną. On na pewno był też kapitanem Titanica wcześniej. Stąd te pomysły głupie. No okej, otwórz. Co jest? Kurwa. 10 klamek. Już? Już? Czy jeszcze nie? Jeszcze gdzieś są klamki? Fuck. Jeszcze? No, już myślę, że nie będzie. Okej, no i do góry. Wow, jak ładnie. Kurwa, już jest brzydko. Okej. Bum. Idziemy dalej. Filmik. Kolejny. O, nowy level. To na nim zagramy sobie na padzie. Zobaczymy, czy się w ogóle będzie dało. Ale zakurzony, widać, że dawno nie grałem w jakieś arkadówki. Tylko w StarCrafta napieprzam. Okej, lecimy dalej. To jest jakiś kolejny level albo kolejny etap. I have no idea. But pamiętaj, aby zachować odpowiednią temperaturę. Spoko, będę się starał pamiętać o tym. A w ogóle to trzeba zrobić save'a, moi drodzy mili. Czemu mi nie przypominacie? Okej. Zapisz. Trzeba potem szybko... lag! Nie, las. Las to jest! Dobra, mniejsza z tym. Trzeba potem wyczkminić, gdzie jest quick save tutaj. Cholera, nie lubię takich lokacji. O, shit. Chociaż ładne. O kurwa, dwa wilkołaki się napierdalają. Aha, wiedziałem. No też nie mamy kickboxera, cholera. Widzieliście? Z palcem w dupie, za przeproszeniem. Okej, ogrzejemy się od tej fajnej rureczki. Ej, ja chciałem się ogrzać! Tu się ogrzejemy od tego. Cholera, aż mam katar przez te zimno. Wszechobecne. Skąd ja to wiedziałem? Masz, masz z rurki. Fuck! Spierdolił, ja też tak mogę, ale nie chcę. Nie daje ciepła, ale chujstwo. Dobrze, trzeba iść dalej. Poprzez lody, mam nadzieję, że masz dobre buty. A, ty nie masz w ogóle butów, ty nie masz w ogóle nóg! Cholera, ci Rosjanie to jednak hardkorowcy bez nóg po statkach łażą.
What the fuck? Trzeba chyba się pośpieszyć, tak mi się wydaje. Żeby nam się kurwa nie roztopił pod nogami, ale okej, okay, ogrzejmy się. Uuuu! Cholera, głupie pochodnie. Naprawdę mam katar. Kic. Cholera, no tak powoli jeszcze. Wielu ludzi zdrażni. Oooo! Ej, klimat w tej grze jest świetny, naprawdę. Chociaż te walki jakieś takie trochę niemrawe. Fuck off! Chociaż te walki takie dosyć niemrawe, tak jak powiedziałem wcześniej, przed chwilą. Ale klimat jest fantastyczny. I dużo ludzi denerwuje, jak czytałem komentarze, to ludzi, dużo ludzi denerwuje to, że on powoli bieg, powoli chodzi. O, możemy uratować jakiegoś gościa, który zamarzł przy rurach. Dawać! Okej, okay, pływamy, czyli mamy pojemnik. O, no nie gadajcie. Cholera. Klimacik jest. Nie, ale ładna ta gierka, naprawdę. W zasadzie ciężko powiedzieć, żeby to był jakiś fajny silnik graficzny, czy jakiś fajny ten, po prostu fajnie jest wykorzystane tutaj światło, gra światła. Ta woda jest, no ładna bardzo. Chociaż powiem wam szczerze, ustawienia są zmniejszone do średnich. I patrzcie, jak to wygląda na średnich. Wymagania chyba nie są największe, z tego co wiem. Ej, ej! O nie! Cholera, będziemy się musieli fight! Wow! Ej! Kurwa, ale się boję, w którą stronę patrzeć? Nie! Wow, co to było? Kurwa, rzuca we mnie! O ty! Ciul! Wow! Wiedziałem, że to zrobi, ale jakoś jednak się wystraszyłem. Fuck, fuck off! Ale ryj! Wow, shit! Okej, rozumiem, że nie możemy ich dopuścić do beczki. Bije mi w ten! Skurwysyn jakiś. Ja ci dam, wyjdź ino! Ej! Bo mnie wybiebiesz w tej łodzi. Czekasz, się obrócę pewnie. Fuck off! Da, tu cię mam! Dawaj następnego. Chowaj się do wody. Kurta, się ubie. Fuck off! Fuck off! Będzie? Fuck off! Fuck off! Tu są zombie w tej grze! Kibi, musisz zagrać! Pa, jakie ładne mają ryje! No! Dawać mi ich. Więcej nie będzie? Dopływamy do... Czyli uratowaliśmy gościa! Jej! No nie gadacie, że my teraz będziemy tym pływać! Oh no. Danko was one of them. And he was young and handsome. Handsome people are always courageous. And he said to his comrades, stones are not to be removed by thinking. He who does naught will come to naught. Why should we exhaust our energies thinking and brooding? Arise. Let us go through the forest. Until we come out at the other end. After all, it must have an end. Everything has an end. Come, let us set forth. They looked at him and saw that he was the best man among them, for his eyes were aglow with life and strength. Lead us, they said. And he led them.
Okej. Czyli obejrzeliśmy już zdjęcie rodem z Harry'ego Pottera. Gada, nie dość, że gada... Fuck, jaka mam mało życia i ciepła. Dajcie coś, jakąś żarówkę. Fuck. Albo, nie wiem, kratę gorzoły. To by najlepiej cię rozgrzało, gościu, nie? Rosjanów to najlepiej rozgrzewa. Okej. Otwieramy duże drzwi. Gadające zdjęcie i zmieniające obrazy to było. O, jesteśmy tak jak myślałem. Captain, a difficult stretch ahead. Should we go around? A difficult stretch, you say? 15 minut. We'll manage. We can't afford to lose a whole day. We might lose a lot more if it's as bad as it looks. My crew has been through a lot worse than that. And they can certainly manage that little patch of ice. Aha. But sir, isn't it better to avoid difficulties altogether if we can? Are you suggesting I shouldn't have faith in my crew? It's not about trust, sir. It's about common sense. And do you think it makes common sense to navigate the Arctic for 20 years in a row? Can't you see there is real danger up ahead? Are you losing your courage? Have you been testing your rod again? Don't you know it's not the rod, it's the dowser? just go to your cabin. You'll be safe there. This is insane. Będziemy się ciulać z kapitanem. Nie. Myślałem. Niezniszczalną lampę miał. A nie, ona jest tak zamarznięta, przepraszam. O, przeczytamy coś, tak? Tak? Trzeba oszczędzać prąd. A nie, zapaliliśmy ją. Aaaa! Okej, na tym miłym geście zakończymy dzisiejszy odcinek. Obiecałem po 15 minut, to już 17 leci. Fuck. Okej. Dzięki wam wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka. Trzeci będzie w drodze. Na razie.